Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania prelekcji poświęconej przykładom książki artystycznej w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Należałoby zacząć od tego, czym jest książka artystyczna, jakie są definicje, jaka jest definicja tego zjawiska w sztuce. I tu pojawia się problem, mianowicie nie ma jednej definicji, jest ich wiele. I kilka takich definicji chciałabym przytoczyć. Clive Philpott, nowojorski kurator wystawy książek i bibliotekarz Museum of Modern Art, wyróżnił trzy rodzaje książki artystycznej. Zwykłe książki, robione przez artystów, ale nadal pozostające książkami. Książki dzieła, to są nadal książki, które mają formę kodeksu, ale powstały w drodze eksperymentów artystycznych, czy to z formą, czy to ze znaczeniem książki, czy w jakikolwiek inny sposób. Niemniej jednak nadal pozostają książką. I trzecia kategoria, książki obiekty. To już są takie artefakty, książki, które są dziełami sztuki, jednostkowymi dziełami sztuki. One swobodnie nawiązują do idei książki, są taką metaforą. I od razu muszę powiedzieć, że tego, co Philpott nazywa obiektem książkowym, czyli takim obiektem artystycznym, w zbiorach Ossolineum nie mamy. Jeżeli będziemy mówić o książkach artystycznych, to w tych dwóch pierwszych znaczeniach. Oprócz tego definiuje się książkę artystyczną jako dzieło, które odzwierciedla awangardowe nurty współczesnej sztuki i literatury. To jest jeszcze jedna z definicji. Albo też dzieło stworzone w konwencji integralnego traktowania sztuki bez podziału jej na poszczególne rodzaje, czyli malarstwo, literaturę, muzykę, grafikę. Książka jakby skupia te wszystkie elementy w sobie, książka artystyczna. Ja na potrzeby tej prezentacji przyjęłam takie założenie, że książka artystyczna to jest dzieło, które oczywiście odzwierciedla współczesne nurty w sztuce i w literaturze, a dodatkowo przy powstaniu takiej książki brali udział artyści, którzy te właśnie nowoczesne nurty reprezentują. Jeszcze zanim przejdę do omawiania konkretnych przykładów książki artystycznej w naszych zbiorach, chciałabym powiedzieć, skąd w ogóle wzięła się ta idea książki artystycznej. Otóż o ile książki rękopiśmienne, inkunabuły czy książki XVI-XVII wieku były książkami, były towarem luksusowym, były przygotowywane bardzo starannie, zgodnie z określonymi regułami typograficznymi, odwołującymi się zresztą do architektury. O tyle mechanizacja książek sprawiła, że mechanizacja produkcji książek sprawiła, że stały się one łatwiej dostępne, tańsze, natomiast dramatycznie pogorszyła się ich jakość. I mniej więcej w połowie XIX wieku, mówi się, że takim punktem początkowym była wystawa sztuki użytkowej w Londynie, która się odbyła w roku 1851, że to był taki moment, od którego artyści zaczęli myśleć o tym, że książce należy przywrócić jej dawne piękno. I pierwszą grupą artystów, która zwróciła na to szczególną uwagę, byli prerafaelici, a grupa angielskich malarzy, artystów, którzy uważali, że należy wrócić do tych dawnych zasad budowania książki pięknej. Zwracali uwagę na to, żeby wrócić właśnie do tego, jak tworzono książki rękopiśmienne, jak je zdobione, jakich czcionek używano, jakie zasady typograficzne stosowano. I z tego kręgu prerafaelitów wywodziła się najważniejsza postać tego ruchu reformatorskiego, jeżeli mówimy o książce, a mianowicie William Morris. William Morris sam był malarzem, projektantem, grafikiem. On jest również bardzo znany z tego, że projektował wzory na tkaniny i tapety. Niemniej jednak taki główny nurt jego działalności to była działalność wydawnicza. Stworzył wydawnictwo, które nazwał Kelmscott i w tym wydawnictwie powstawały absolutne perełki w tamtym czasie.
stosował papier czerpany, prasę ręczną, specjalnie zaprojektowaną czcionkę, ornamentykę naśladującą średniowieczne rękopisy czy inkunabuły. Ilustracja przedstawia jedną z kart książek, która wyszła spod prasy Kelmscott. Są to opowieści kanterberyjskie Chaucera z ilustracjami wybitnego malarza Edwarda Burne-Jonesa, który to Edward Burne-Jones był przyjacielem Morrisa. Książka ta powstawała bardzo długo, mianowicie aż 4 lata. Stworzył do niej 87 ilustracji Jones i były to zarówno bordiury, jak i inicjały, tak jak widać na fotografii, wszelkiego typu zdobienia. Proszę zwrócić uwagę na to, że prawie w ogóle nie ma wolnej przestrzeni na tej karcie. Książka jest przeładowana wręcz ilustracjami i w tym wszystkim ginie nieco sam tekst. To troszeczkę kłóciło się z założeniami prerafaelitów, że książka, że wszystkie ornamenty powinny być dodatkiem do treści. No tutaj ten bizantyjski przepych poszedł troszkę za daleko. Niemniej jednak jest to jakieś świadectwo tego, jak na pewnym etapie myślano o książce artystycznej. My oczywiście nie mamy w zbiorach tego egzemplarza, bo jest on unikatowy, wyszło zaledwie 400 egzemplarzy na papierze drukowanych, kosztowały po 20 funtów każdy, co było dosyć taką wysoką kwotą, 13 zaś na pergaminie i to już cena była, wynosiła 126 funtów, to już no, była wręcz cena zaporowa. W pierwsze polskie oficyny, które zaczynały myśleć o drukowaniu książek ładnych, odbiegających od tej masowej produkcji, to były drukarnie krakowskie. Drukarnia Anczyca, która współpracowała z wydawnictwem Mortkowicza i z wydawnictwem Gebetnera i Wolfa. I w tej właśnie drukarni, czyli w drukarni u Anczyców, powstawały na przykład albumy z reprodukcjami dzieł sztuki. To były bardzo starannie przygotowane wydawnictwa, odbiegające zdecydowanie od tej takiej popularnej produkcji wydawniczej. Kolejna drukarnia to była Drukarnia Narodowa Napoleona Telca. Napoleon Telc kupił drobny, taki niewielki warsztat drukarski, który rozwinął w absolutnie nowoczesną drukarnię. On na przykład jako pierwszy w Krakowie stosował prąd do napędzania maszyn drukarskich. Wprowadził nowe techniki drukarskie, rotagrawiurę czy offset. A poza tym wydawał też miesięcznik Sztuki Piękne, który był poświęcony no właśnie sztukom pięknym, czyli i architekturze, i malarstwu, a także sztuce książki. I trzecia z oficyn to była drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą przez krótki czas kierował Władysław Teodorczuk. To był uczeń Napoleona Telca. Co łączyło te wszystkie drukarnie? No, tłoczyły na dobrych gatunkach papieru, dbały o to, żeby układ był bardzo przejrzysty, szerokie marginesy, żeby tekst zaczynał się od opuszczonej kolumny. Stosowali też wszyscy ci drukarze drobne elementy zdobnicze. Władysław Teodorczuk z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracował ze Stanisławem Wyspiańskim. No, to jest postać, która ma fundamentalne znaczenie w rozwoju właśnie tego zjawiska, o którym dzisiaj mówimy, czyli książki artystycznej. Stanisław Wyspiański był człowiekiem absolutnie wszechstronnie wykształconym i uzdolnionym, powinnam powiedzieć raczej. Był malarzem, był grafikiem, projektował witraże, pisał dramaty, poezję, ale oprócz tego zajmował się także ilustracją książkową, układem typograficznym, zdobnictwem, pracował nad stworzeniem polskiej czcionki. Z polską czcionką w ogóle był problem, ponieważ polską czcionkę wcześniej stworzono w wieku XVI, zrobił to Januszewski. Potem polskiej czcionki nie było. Korzystali wydawcy głównie z czcionek niemieckich. No oczywiście pojawiał się problem polskich znaków diakrytycznych. I nad taką czcionką między innymi pracował Wyspiański. No, czcionka ta nigdy nie powstała, nie była w użyciu. Natomiast takie prace prowadził. On sam swoje książki
ilustrował, komponował, dbał o ich układ typograficzny, ale dbał również o szatę wydawniczą innych twórców, na przykład swojego przyjaciela Lucjana Rydla. I na slajdzie właśnie kilka przykładów ze zdobień, jakie zastosował przy wydaniu poezji Lucjana Rydla. Te poezje wyszły w 1901 roku i co się rzuca w oczy na samym początku, to jest piękna okładka, czyli taka, gdzie autor i tytuł wyróżnione są te litery czerwonym kolorem. Natomiast centralne miejsce zajmuje piękna ilustracja, która przedstawia motywy roślinne, ale nie byle jakie motywy roślinne. Otóż są to irysy, czyli kwiatki, które znamy z polskich, z rodzimych łąk i ogrodów. Otóż wiadomo, że to, co inspirowało Wyspiańskiego, to z jednej strony było zdobnictwo gotyckie, z drugiej kultura i sztuka Japonii, stąd ta miękkość linii, ale starał się, żeby w ilustracjach, które wykonuje, obecne były właśnie rośliny, kwiaty, które znamy. Wiadomo z korespondencji z Rydlem, że on chodził na łąki, na pola i szkicował te nasze znajome wszystkim rośliny, studiował atlasy. I chociażby w tej książce, o której teraz mówię, czyli w poezjach Rydla, znajdziemy bławatki, mlecze, osty, irysy właśnie, pokazywane w bardzo piękny sposób, bo albo z profilu, albo tak jak na tej ilustracji tej powyżej, to będą osty pokazywane równocześnie i z profilu, i jeden z nich pokazywany jest z góry. To jest motyw, który dosyć często Wyspiański wykorzystywał w różnych później publikacjach książkowych. W tychże poezjach Rydla sam ten tomik dzieli się na kilka części tematycznych, można by powiedzieć, i w związku z tym te zdobienia, które Wyspiański zastosował, też są różne. W części, która poświęcona jest, dedykowana jest żonie Lucjana Rydla, a jak wiadomo była to dziewczyna ze wsi, z Bronowic, znamy tę historię z wesela Wyspiańskiego. Więc w tej części zdobienia nawiązują do twórczości ludowej. W części, która dotyczy antyku, zdobienia będą nawiązywały do kultury greckiej. Wiadomo, że Wyspiański interesował się sztuką Grecji. Te zainteresowania się wzmogły w momencie, kiedy prasa zaczęła pisać o odkryciach Schliemanna. Wiadomo, że Schliemann w tym okresie prowadził badania archeologiczne na terenach dzisiejszej Turcji i odkopał ruiny Troi, więc to było wielkie wydarzenie, które nasiliło zainteresowanie kulturą grecką. Stąd też druga książka, o której chciałam powiedzieć, a którą przygotował od początku do końca pod względem typograficznym Wyspiański, a mianowicie Homera Iliada. To nie jest pełny przekład poematu, to jest parafraza słowackiego, wykorzystano parafrazę słowackiego, która nie jest pełnym przekładem tego utworu. Książka przygotowana przez Wyspiańskiego jest wydana w dwóch językach. Po stronie lewej jest tekst grecki, po stronie prawej tekst polski, tekst słowackiego. I przygotował do niej 11 ilustracji. Był również autorem projektu okładki, czcionki. No ale najważniejsze oczywiście są te ilustracje, które czym się różnią od innych ilustracji z tego okresu towarzyszących poematom Homera. Otóż te postaci przedstawione przez Wyspiańskiego są to czarno-białe ilustracje, natomiast postaci są bardzo emocjonalne. To nie są szablonowe przedstawienia bogów czy bohaterów poematu. To są postaci żyjące, pełne namiętności. Poza tym widać, jak starannie przygotował się Wyspiański do tej pracy, mianowicie wszystkie detale
po lewej stronie ten rysunek przedstawia Agamemnona, widać jakie ma bransolety, jak ma że ma na głowie jakieś takie, nawet nie wiem jak to nazwać, ale taki element, który gdzieś jest charakterystyczny dla kultury greckiej. Także poprzedzone to było bardzo rzetelnymi studiami i te rysunki, te ilustracje bardzo odbiegają od tego, co znane było wcześniej z literatury czy z ilustratorstwa towarzyszącego poematom Homera. Za jedną z najpiękniejszych okładek, jakie zrobił Wyspiański, uchodzi właśnie okładka, którą zrobił do tej książki, czyli do Iliady Homerowej. Ta okładka jest bardzo prosta. Na szarym tle czerwone napisy. Te napisy wyglądają jakby były robione ręcznie, jakąś kredką. Po środku delikatny motyw roślinny, znowu jakieś dzwonki z polskich łąk i bardzo taki subtelny podpis, inicjał Stanisław Wyspiański tuż pod tym motywem roślinnym. My mamy w zbiorach znacznie więcej książek, których oprawę typograficzną zrobił Wyspiański, bo jest to i Wesele, i Legenda, i Achilles, jest to Wyzwolenie, a także okładka do Piśmiennictwa polskiego autorstwa Wilhelma Feldmana. Natomiast ja wybrałam te dwie, bo one pokazują chyba bardzo dobrze to, co starał się osiągnąć Wyspiański jako ten artysta książki. Mniej więcej w tym samym okresie, dokładnie w tym samym okresie, gdyż rok później, wyszła książka z równie pięknymi, secesyjnymi ilustracjami. Była to trylogia poetycka Kasprowicza zatytułowana Miłość, a w jej skład wchodzą trzy takie osobne dzieła: Amore Desperato, Miłość Grzech i Amor. I z kolei do tej książki ilustrację wykonało dwóch artystów: Edward Okuń i Efraim Mojżesz Lilien. Ilustracji w sumie było w całym utworze 32 ilustracje i to były bardzo różne ilustracje. Albo zajmowały całą stronę, albo były to tylko inicjały, albo jedynie przerywniki. Natomiast z tych 32 ilustracji 4 sygnował Lilien, natomiast pozostałe 28 to były ilustracje Edwarda Okunia. Co ciekawe, to była pierwsza książka, którą on ilustrował i do dzisiaj uchodzi za najlepszą książkę, którą ilustrował. Mamy w zbiorach jeszcze Mistrza Twardowskiego autorstwa Staffa czy Duma o Hetmanie Żeromskiego, również z ilustracjami Okunia. Natomiast to właśnie ilustracje do Kasprowicza uchodzą za najlepsze ilustratorskie prace książkowe, bo on również do Chimery, do czasopisma robił ilustracje, za najlepsze prace tego artysty. Sam nie był zadowolony, Okuń nie był zadowolony z tego, jak ta książka wygląda. Dlaczego? Ponieważ wydawca Bernard Połoniecki bez konsultacji z artystami pozamieszczał ilustracje tam, gdzie wydawało mu się, że powinny się znaleźć. I efekt był taki, że znalazły się zupełnie nie w takim miejscu, gdzie treść nie wiązała się z nimi w żaden sposób. Dlatego no, skarżył się Okuń w listach do Kasprowicza, że no, nie tak to powinno wyglądać, że no, nie był do końca zadowolony z tego, co zrobił Połoniecki. No, prawdziwym przełomem w sztuce książki było nadejście czasów awangardy. Awangarda jest pojęciem bardzo szerokim i to, co w jakim rozumieniu ja tutaj będę mówiła o awangardzie, to jest po prostu ten okres między rokiem 1918 i 1939, kiedy pojawiają się różne nowe, nowoczesne nurty w sztuce. Podstawowe założenia awangardy to było przede wszystkim dotyczące typografii. Odrzucenie obowiązujących od stuleci reguł. Idzie nowe, wprowadzamy nowe reguły, szukamy nowych jakości, eksperymentujemy z czcionką, z kolorami, z układem typograficznym. I kolejne bardzo ważne założenie, sztuka książki powinna być traktowana na równi z innymi sztukami plastycznymi. Ilustracja przedstawia dzieło, jedną z
kartę z takiego najbardziej chyba znanego dzieła czasów awangardy, które rozpoczęły ten ruch awangardowy w sztuce książki, a mianowicie jest to książka Maxa Jakuba Saint-Martorel z ilustracjami Pabla Picassa. Rzecz ukazała się w roku 1911 i karta, którą widzimy na slajdzie, pochodzi oczywiście nie z naszych zbiorów, bo też tego nie mamy. Jest to absolutny unikat. Pochodzi z MoMA, z Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Awangarda zakładała, czy inaczej, duży wpływ, ogromny wpływ na pracę polskich artystów awangardowych, jeżeli mówimy cały czas o typografii, ogromny wpływ wywarły prace niemieckiego typografa Jana Ciszolda. Zakładał on, że dawne piśmiennictwo było przeznaczone raczej dla głosu i deklamacji, natomiast współczesne przeznaczone jest dla wzroku, czyli inspirowane powinno być sztukami wizualnymi, a nie architekturą. To, co jest co powinno wyróżniać współczesną typografię, to jest asymetria i kontrastowanie. Stąd tak, jak zobaczymy na następnych slajdach, duża różnorodność czcionek, linii i różnych elementów. Pod ogromnym wpływem Ciszolda był Władysław Strzemiński, jeden z najlepszych artystów tego okresu, wyśmienity malarz, filozof. On również interesował się oczywiście sztuką typografii, zresztą napisał taką książkę, która miała tytuł Druk funkcjonalny. On był zwolennikiem koncepcji, o których wcześniej mówiłam, koncepcji Jana Ciszolda. Uważał, że układ typograficzny ma w pewien sposób interpretować książkę, budowę literacką utworu. Władysław Strzemiński współpracował z artystami awangardy krakowskiej, z Przybosiem i z Pajperem. I dwie ilustracje, które do ich tomików poezji stworzył, możemy podziwiać na slajdzie. Jak widać, czcionka jest dwubarwna, litery mają różny rozmiar, różną grubość, pojawiają się jakieś linie, które zawsze będą poziome lub pionowe. Sprawiają te okładki wrażenie z jednej strony takiego chaosu, z drugiej ogromnej dynamiki. Najważniejszym dziełem Strzemińskiego, które to dzieło typograficznym, które stworzył dla awangardy krakowskiej, jest tomik poezji Sponad Juliana Przybosia. Mówi się wręcz o tym, że ta książka ma dwóch autorów, poetę i typografa. Na okładce widzimy czcionki, nie dość, że różnego rozmiaru i kroju, to jeszcze w 5 kolorach. To, co my tutaj widzimy jako kolor szary, to w oryginale jest srebrne. Natomiast same wiersze skomponowane są i wydrukowane w taki sposób, żeby jak najlepiej rzeczywiście oddawały treść. I sprowadza się to do tego, że czcionki są różnych rozmiarów, różnych krojów, poprzecinane różnymi liniami. Część druków jest w pionie, tak jak tutaj. Jest ta książka, uchodzi za takie absolutnie sztandarowe dzieło awangardy, awangardy w typografii tego okresu. Ja muszę powiedzieć, że my nie mamy oryginału, który wyszedł w Cieszynie w roku 1930. Mamy natomiast reprint, który w latach 80. zrobiło wydawnictwo literackie i ten reprint dosyć dobrze oddaje to, jak ta książka rzeczywiście wyglądała. Co ciekawe, tomik nie miał najlepszych recenzji. Zarzucano artystom, że układ graficzny odciąga uwagę czytelnika od warstwy literackiej, od samej treści utworu. Mówiąc o awangardzie w typografii, no nie można pominąć nazwiska innego artysty, mianowicie Mieczysława Szczuki. To był malarz, grafik, ale co istotne z punktu widzenia typografii, był to pionier fotomontażu. Na obydwu okładkach, na Ziemia na lewo oraz na tomik Europa, widzimy elementy fotograficzne. To były lata 20., czyli no bardzo
wcześnie te fotografie zaczęły się pojawiać w książkach. Zresztą Szczuka uważał, że w nowoczesnych książkach nie powinno być żadnych innych ilustracji, tylko fotografie. O ile w Ziemi na lewo wykonał, zaprojektował tylko okładkę, o tyle w tomie Europa już widzimy, że nawet na samej okładce jest dwóch autorów. Anatol Stern, poeta, i Mieczysław Szczuka, typograf, grafik, który tę książkę przygotował. W opinii Mieczysława Szczuki był to poemat obrazowy, czyli poezja do oglądania. Książka została wydrukowana w dwóch kolorach, czerwonym i niebieskim, a zajmowała również marginesy. Centralną częścią tej książki jest wielka mapa, czarna mapa Europy z napisem SOS, co wynika z treści, nawiązuje bardzo mocno do treści poematu. Szczuka pracował nad tą, w czasie kiedy pracował nad tą książką, wyjechał do Zakopanego, ponieważ chorował na gruźlicę i tam się leczył, ale był też taternikiem, poszedł na jedną ze swoich licznych wypraw w Tatry i zginął na zamarłej Turni w roku 27. Dlatego tę książkę ukończyła jego partnerka życiowa, Teresa Żarnowe-Równa. Także na dobrą, na okładkę, ostateczny kształt okładce nadała właśnie Teresa Żarnowe-Równa. Dlatego tutaj można mówić, że autorów takiej od strony graficznej, to autorów książki jest dwóch. Nie wszystkie książki pojawiające się w kręgu awangardy miały tak niesamowite, innowatorskie kształty. Przykładem takiego druku pośredniego pomiędzy drukiem tradycyjnym a awangardowym mogą być pastorałki Tytusa Czyżewskiego z drzeworytami wybitnego artysty Tadeusza Makowskiego. Książka została wydana w Paryżu w 1925 roku i była to pierwsza książka, którą wydało tamtejsze Towarzystwo Przyjaciół Książki. Drzeworytów jest tutaj kilkanaście, są również, składają się na te ilustracje zarówno takie całostronicowe drzeworyty, które nawiązują do sztuki ludowej, jak i finaliki, czyli te elementy, które znajdują, zostały zamieszczone pod wierszami. A sam tekst został wydrukowany w taki sposób, że zachodzi aż głęboko na marginesy, prawie do końca stronicy dochodzi. I kolumna prawa wyrównana jest do prawej strony, kolumna lewa adiustowana do lewej strony. Sprawia to wrażenie takiego symetrycznego dzieła. Oprócz tych ruchów takich stricte awangardowych, poszukujących nowych dróg w rozwoju książki, oczywiście nadal byli typografowie, którzy próbowali przywrócić to tradycyjne piękno książki, oparte na tradycyjnych kanonach, takich, do których sięgali, do tych właśnie tradycyjnych kanonów budowy książki znanych od czasów średniowiecza aż poprzez renesans do czasów niemalże współczesnych, do tego czasu, dopóki mechanizacja nie zepsuła książek, jakbyśmy powiedzieli. Jednym z takich typografów był Jan Kuglin, o którego mnie pan pytał. My mamy w zbiorach dosyć dużo prac Jana Kuglina. Natomiast ja tutaj chciałam pokazać jedną z nich. Jest to książka, która ma tytuł 10 ballad o powsinogach beskidzkich. Książka autorstwa Emila Zemgadłowicza z przepięknymi kolorowanymi drzeworytami Zbigniewa Pronaszki. Kuglin przygotował również, sam wycinał inicjały do tego wydawnictwa. Również do tego wydawnictwa specjalnie zaprojektowana została czcionka przez Jerzyńskiego, przez Stanisława Jerzyńskiego specjalnie zaprojektował czcionkę. Ta czcionka była dosyć ciężka, nadawała się do druków okolicznościowych, jednakże w tym wydawnictwie sprawdziła się doskonale. Książka 10 ballad o powsinogach beskidzkich była prezentowana w roku 1930 na wystawie w British Museum wśród wielu książek uznanych za najpiękniejsze książki świata. Tam właśnie znalazła się ta konkretna pozycja z Polski.
I jeszcze jeden drukarz, o którym muszę powiedzieć, bo ma ogromne zasługi dla drukarstwa takiego pięknego, a absolutnie nawiązuje do drukarstwa dawnego, był Samuel Tyszkiewicz. To był drukarz, to był Polak, który swoją oficynę prowadził we Florencji, później w czasie wojny w Nicei, później znowu we Florencji. Natomiast to, te najważniejsze druki, jakie stworzył, to były te, które drukował w pierwszym okresie florenckim, czyli do wybuchu II wojny światowej. On również pracował nad ulepszeniem czcionki, stworzył własny sygnet drukarski, bardzo dbał o to, żeby każda z książek, które wychodzą z jego drukarni, miała własne wyklejki. One się różniły, każdy tytuł miał osobną wyklejkę. Jedną z najpiękniejszych książek, jakie wydał, jest właśnie ta, którą możemy podziwiać na slajdzie, mianowicie Firenza. To jest książka, która opowiada historię Florencji, bazując na wykładach jednego z pracowników Uniwersytetu we Florencji. I opowiada historię Florencji od czasów Etrusków do XV wieku. Ilustrowana jest grafikami autorstwa Jana Cieślewskiego. To był taki artysta warszawski. Wdrukowane są to jego grafiki na papierze, na bibule japońskiej, oprawione w papier szmaciany. Ale co ciekawe tak naprawdę w przypadku tej książki, nie było rękopisu, na którym wzorowałby się, który by stanowił podstawę do druku. I ta książka powstawała bezpośrednio na kasztach drukarskich. Tyszkiewicz układał tekst. Wydano 125 egzemplarzy, oczywiście na ręcznie robionym papierze. Książka była bardzo droga, bo kosztowała w tym 29 roku, czy 28, 100 zł. To była cena astronomiczna. Po II wojnie światowej trudno mówić w tych pierwszych okresach, pierwszych dziesięcioleciach o książce artystycznej. Wychodziły oczywiście książki w bardzo dużych nakładach nawet, ilustrowane przez znakomitych twórców, takich jak Szancer, jak Maja Berezowska, jak Antoni Uniechowski, czy Wilkoń, którego ilustracje możemy podziwiać na slajdzie. Są to ilustracje do bajek, do wierszy Wandy Chotomskiej. Natomiast pojawiały się też takie wydawnictwa dotowane przez państwo, jak wydawnictwa jubileuszowe, powiedzmy wydanie jubileuszowe pana Tadeusza z pięknymi ilustracjami Gronowskiego, czy z reprodukcjami Androliego. Natomiast o książce artystycznej w takim rozumieniu, o jakim ja dzisiaj mówię, możemy mówić dopiero pod koniec lat 70. I przykładem takiej oficyny wydającej książkę artystyczną może być galeria autorska Jana Kaj i Jacka Solińskiego. Jeden był grafikiem, jeden jest grafikiem, drugi jest malarzem. I to była pierwsza galeria sztuki niezależna, prywatna galeria sztuki w PRL-u. Oprócz tego, że działo się w tej galerii to, co zwykle się w galeriach odbywa, mianowicie odbywały się wystawy, wydawano katalogi, co jakiś czas wydawała galeria dzieła literackie. I przykładem takiej książki artystycznej może być poemat, grafikopoemat, jak nazywali go twórcy, Jacka Solińskiego. Nosi on tytuł Do zobaczenia. I w poemacie tym, oprócz tekstu drukowanego na slajdzie, niestety tego dobrze nie widać tutaj na żywo, państwo dobrze niestety nie widzą tego. Druk jest niebieski na czarnych kartach i bardzo przypomina krojem czcionka, taką jak czcionkę, jaką znaliśmy z maszyn do pisania. I poemat opatrzony jest wspaniałymi grafikami autorstwa samego Jacka Solińskiego. Innym przykładem książki z tej właśnie galerii może być książka, która nosi tytuł Świat wydmuchiwany. I ona nie ma żadnych szczególnych zdobień, natomiast to, co jest oryginalne w tym właśnie wydaniu, to jest to, że tekst książki, krój czcionki, w miarę jak czytamy, on się zmienia, jest coraz większy. A autor podał instrukcję, jak należy czytać tę książkę. Książkę trzeba czytać najpierw w myśli, później w miarę powiększania się czcionki szeptem, półgłosem i najgłośniej.
Kolejnym artystą, o którym należy powiedzieć, kiedy mówimy o współczesnej książce artystycznej, jest Jacek Wdzięczak. To był artysta, to był typograf działający w Łodzi i on specjalizował się w wydawaniu książek, które byśmy nazwali książkami obiektami, czyli takimi troszkę już eksperymentalnymi wydawnictwami. Slajd przedstawia jedną z takich książek, która tak naprawdę składa się z 13 tek. Jest to Leszka Kołakowskiego Ogólna teoria nieuprawiania ogrodu. Ten sam tekst składa się właśnie z kilku teorii mówiących o tym, dlaczego nie należy ogrodu uprawiać. Jest to tekst o wymowie jak najbardziej humorystycznej. I do każdej takiej teorii, a tych teorii jest tam ileś, marksistowska, psychoanalityczna, egzystencjalna, przeróżne, do każdej teorii dołączona jest grafika łódzkiego artysty Andrzeja Bartczaka. I taka teka stanowi osobną całostkę i 13 tych tek stanowi dopiero całą książkę. Innym przykładem książki stworzonej przez Jacka Wdzięczaka są Dzieciaki getta. To jest dzieło, które powstało w 2004 roku, czyli w okrągłą rocznicę, 60. rocznicę likwidacji getta łódzkiego. Ta książka składa się z kilkunastu tablic. Każda z tablic podzielona jest na 9 pól. Część pól jest wypukłych, część pól jest wklęsłych. Na polach wypukłych zamieszczono fotografie. Na tych wklęsłych znajduje się tekst i są to nuty, fragmenty kalendarza, jakieś listy, spisy. I cała rzecz, kiedy te tablice położymy jedna na drugiej, to one doskonale do siebie pasują. Części wypukłe do tych części płaskich, trochę jak Tetris. Jacek Wdzięczak dosyć kontrowersyjną rzecz stworzył, mianowicie mówił, że o tej książce, że chciał pokazać, że w getcie kojarzonym z izolacją i kaźnią toczyło się normalne życie, w którym było miejsce na radość, nie tylko drut kolczasty. Na zdjęciach dzieci bawią się na podwórzu, uczą, wykonują ćwiczenia gimnastyczne. Zdaję sobie sprawę, że to prowokacyjny punkt widzenia. Książka była pokazywana w Waszyngtonie, też na takiej dużej wystawie poświęconej Holokaustowi. Kiedy mówimy o współczesnej książce artystycznej, no to najważniejszym wydawnictwem, które zdecydowanie kojarzy się właśnie z książką artystyczną, jest łódzkie wydawnictwo Correspondance des Arts. To jest wydawnictwo kierowane przez rodzinę Tryznów, Janusza, Jadwigę i Pawła. I oprócz tego, że to jest wydawnictwo, w tej chwili to jest również muzeum książki, muzeum książki, nie książki artystyczne, tylko książki w ogóle. I jak wynika ze spisu zamieszczonego na stronie tego wydawnictwa, wydało ono 25 książek. Zawsze są to książki bardzo niskonakładowe. One są na granicy takiego już eksperymentu ze sztuką książki. Niektóre wyszły w kilku egzemplarzach, inne w kilkuset, ale zwykle to nie były nakłady przekraczające 300. Wszystkie były sygnowane przez artystów, którzy przyczynili się do powstania konkretnego dzieła. My z tych 25 książek, które wydało wydawnictwo CDA, mamy 4. I jedną z nich jest taka, która posiada oprawę płaszczową. A czym jest oprawa płaszczowa? To sami wydawcy zamieścili te informacje na okładce książki. Oprawa płaszczowa to jest oprawa, która wywodzi się aż z średniowiecza, kiedy to książki były drogie, tak jak mówiłam, i wymagały zabezpieczenia, aby się nie niszczyły. Zawijano je w specjalny sposób w taką skórzaną oprawę. Ta książka, którą Państwo widzą na slajdzie, oczywiście nie ma skórzanej oprawy, to jest oprawa płaszczowa, ale wykonana z materiału. Książek w tym nakładzie było 99 plus 11 kopii autorskich i tak jak mówię, wszystkie były sygnowane przez artystę i przez autora, przez Stefana Temersona i przez Jana Kubasiewicza, którego grafiki znalazły się w środku. I coś ciekawego w tych grafikach, one są trójwymiarowe. Ja miałam nadzieję, że ten wykład będzie przebiegał w innych warunkach, że będę mogła te książki pokazać. No niestety stało się inaczej, więc trudno mi jest troszkę opisać, jak te grafiki trójwymiarowe wyglądają, ale
Ja z dzieciństwa pamiętam takie książeczki dla dzieci, które jak się otworzyło pod kątem prostym, to pewne części robiły się właśnie trójwymiarowe, jakieś domki, drzewa i na tej samej zasadzie stworzono grafiki do tego właśnie wydawnictwa. Takich grafik jest w książce, takie grafiki są 4. Kolejne wydawnictwo, też właśnie z tej oficyny pochodzące, to jest przepiękny przykład książki ilustrowanej przez Stasisa Eidrigiewiciusa, wybitnego grafika litewskiego działającego od lat w Polsce. Książka jest trójdzielna, to są wiersze, 9 wierszy, jest to 9 wierszy Czesława Miłosza. Pierwsza część, ta po lewej stronie, zawiera tekst w języku polskim, ta po prawej stronie tłumaczenie tych wierszy na język niemiecki, tłumaczenia dokonał wybitny tłumacz Karl Decius, a część środkowa to są właśnie grafiki Stasisa. Tych grafik jest 9, wszystkie pooddzielane bibułą japońską. Całość oprawiona jest w płótno i przechowywana w takim specjalnym pudle. Mamy oprócz tego jeszcze 2 inne książki, to są wiersze Anny Kamińskiej i Ryszarda Krynickiego, które również wydane były w tej oficynie, natomiast no, chciałam tylko zaznaczyć, że je mamy, już nie będę o wszystkich mówić. No i ostatni taki nurt w dziejach książki artystycznej, o którym nie można nie wspomnieć, mianowicie liberatura. Czym jest liberatura? Nazwa wywodzi się z 2 słów, liber, książka, libertas, wolność. Liberatura traktuje książkę jako całość. Istotny jest nie tylko tekst, ale również to, jak książka wygląda, z czego jest zbudowana. Nośnikiem tekstu jest wszystko. Teoretykiem liberatury jest Zenon Pfeiffer, który napisał taki artykuł Aneks do słownika terminów literackich. Tekst ten ukazał się w roku 1999 w czasopiśmie Dekada Literacka i on wyłożył tam zasady liberatury. My mamy w zbiorach kilka książek, a jeszcze powinnam zaznaczyć, że serię o nazwie Liberatura wydaje wydawnictwo Korporacja Hallard. To jest krakowska fundacja, która zajmuje się promowaniem nowych nurtów w sztuce i wszystkie książki reprezentujące ten nurt należący do liberatury właśnie drukowane są w tejże korporacji. My mamy chyba 4 książki tego wydawnictwa. Takim no, bardzo ciekawym jest ta książka, którą można zobaczyć na ilustracji po lewej stronie, mianowicie Zenona Pfeiffera Spoglądając przez ozonową dziurę. Właściwie trudno tutaj mówić o książce w tradycyjnym rozumieniu, bo nie jest to kodeks. To jest butelka, do której włożono tekst poematu, drukowany na przezroczystym papierze. Oprócz tego ten tekst, że tekst ma znaczenie czytany od góry do dołu. Również znaczenie mają pierwsze litery czytane w dół, to układają się one w osobne słowa. Jest to, tak jak mówię, butelka, w butelce jest tekst, a całość jeszcze włożona jest w tekturowe pudełko. I zgodnie z tym, co twierdzą twórcy tego nurtu, każdy z tych elementów ma swoje własne znaczenie. Inną książką wydawnictwa Hallard, należącą do nurtu, o którym właśnie mówimy, czyli do liberatury, są wiersze Herty Miller, noblistki, Strażnik bierze swój grzebień. Te wiersze zostały wydrukowane w 2 wersjach językowych, po niemiecku i po polsku. Mają kształt kolaży, ale przede wszystkim mają kształt luźnych kart. Dlaczego? Dlatego, że czytelnik sam może sobie te karty poukładać tak, jak chce i uzyskać takie znaczenia, jakich szuka. Także czytelnik jest również jakby twórcą tej książki. I na podobnej zasadzie zbudowano kolejną pracę, którą mamy również w zbiorach. To jest 100 tysięcy miliardów wierszy. Pierwszy raz te 100 tysięcy miliardów wierszy Raymonda Kennera ukazały się w Paryżu w 1961 roku. Jest to 10 sonetów,
każdy wiersz wydrukowany na osobnym pasku, a tych pasków jest 14. Jak wyliczył autor, który był również matematykiem i zajmował się kombinatoryką, takich kombinacji sonetów, kiedy zaczniemy układać sobie te paski dowolnie, może być właśnie 100 tysięcy miliardów. Stąd taki tytuł utworu. To są oczywiście tylko wybrane przykłady książek artystycznych. Jest to mój subiektywny wybór tego, co można by uznać za książkę artystyczną. Takich książek mamy zdecydowanie więcej. Natomiast no, na potrzeby tej prezentacji wybrałam tych kilka, żeby zilustrować, jakiego rodzaju książki w ogóle te książki artystyczne mamy, o jakich możemy mówić w kontekście zbiorów ossolińskich. Dziękuję Państwu za uwagę i jeżeli mają Państwo pytania jakieś, to chętnie odpowiem. Przepraszam, ale nie dosłyszałam. Obcojęzyczne. Jest ich, praktycznie nie mamy. W tej chwili to, co mamy, to są tylko polskie książki, o których możemy mówić, że są książkami artystycznymi. Bo to są tak małe nakłady tych książek artystycznych, że jeżeli one do nas nie trafią z jakimiś darami, to raczej nie kupujemy takich rzeczy. Mam nadzieję, że jak minie pandemia, to uda się zrobić coś w rodzaju małej wystawy, na której będzie można zobaczyć te książki. Bo no, o książkach artystycznych mówić, nie oglądając ich, to troszeczkę jest ciężko, bo to właśnie kształt tych książek, to jak one wyglądają, świadczy o ich niezwykłości, o ich wartości. No niestety nie udało się. No, warunki mamy takie, jakie mamy i no, nikt nie chciałby ryzykować. Czy te książki są wszystkie w sepii? Nie, ja myślę, że to jest po prostu przekłamanie tutaj poprzez rzutnik. One nie są w sepii, one są w bardzo różnych odcieniach koloru. Gros tych książek, zwłaszcza z tych pierwszych, one były drukowane na papierze czerpanym. On ma taki kolor specyficzny, to nie jest biały papier, tylko właśnie taki troszkę kremowy. Telc, tak, Napoleon Telc. Mhm. Pani wspomniała o technice offsetowej. W którym okresie jest to wydawnictwo? To jest międzywojnie. Nie, przepraszam, to jest XIX wiek. Druga połowa. Tak, wyczytałam w literaturze, że on jako pierwszy, być może to jest tak, że on... Być może to jest tak, że on te drukarnie, ten warsztat wykupił jeszcze pod koniec XIX wieku, a w miarę rozwoju wdrażał kolejne techniki i wtedy też się pojawił, wśród tych technik, które on wdrażał, pojawił się offset. Tak myślę, że należy to rozumieć, bo on tę drukarnię prowadził długo i w czasie całej działalności ją modernizował i jednym z etapów modernizacji było wprowadzenie offsetu. Nie wiem, być może żył długo. A w którym z działów ossolińskich znajduje się najwięcej książek artystycznych? Wszystkie książki, które tutaj były pokazane na tej prezentacji, można znaleźć w dziale udostępniania. Czyli to jest ten zbiór, tak się to u nas nazywa, tak ten dział u nas nazywa, ale tak naprawdę to jest ten dział, w którym gromadzone są książki od wieku XIX do współczesności. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję za uwagę raz jeszcze.